Dobra, wlałem tutaj te 5 litrów wody. W międzyczasie jeszcze dolałem 2 litry wrzątku. Bo stwierdziłem, że no, na dwa razy na pewno by się to wysładzać. Jest 8 litrów, więc 7, jeszcze raz 7. Spokojnie. Muszę uzyskać za 22-23 litry. Tak ogólnie jest plan. No i tu przelewam do drugiego garnka. Już drugi garnek leci. Widzę, że leci dosyć klarowne, więc za chwilę będę to przelewał dalej do środka. No bo oczywiście przez talerzy, tak jak poprzednio pokazywałem. Dobra. Może wystarczyć. Drugie wysładzenie poszło już całkiem sprawnie, dosyć szybko to poszło. To jest w zasadzie zrozumiałe, bo już był roztwór bardziej rozcieńczony z wodą, po prostu wypłukane zostały cukry ze słodu. No i całkiem szybko to przeleciało do fermentatora. Teraz trzecie wysładzanie. Tym razem dolałem jeszcze więcej wody, tak żeby uzyskać na 22, 23, może nawet 24 litry. Ok, tu już w międzyczasie wlałem 4 litry wody gorącej za pomocą czajnika elektrycznego, dogrzałem osobno. Tutaj mam kolejne 5 litrów wody o temperaturze 78 stopni. Ogólnie idea jest taka, że powinno się wysładzać do momentu, aż się nie uzyska 2 stopni plato lub BLG. To są właściwie dwie różne nazwy, ale te stopnie są tak samo się je wyznacza. To jest za pomocą takiego cukromierza. Teraz zobaczymy, ile tutaj stopni plato mam. No, podejrzewam, że pewnie nie będzie to 3 albo 4. No, ale zaraz zobaczymy. Widać kolosalną różnicę. Jak za trzecim wysładzaniem, jak już szybko filtrujemy, no to jest to. Roztwór już jest rozcieńczony, już się tak nie klei. Idzie całkiem gładko. No i ta sama metoda. Kilka razy odbiorę, wleję z powrotem przez talerzyk i zmierzę, ile jest stopni plato po poprzednim ochłodzeniu. Zaraz pokażę, jak to się robi. No dobra, no to odbiorę trochę do pomiaru. O, szybko się nakleja, no to jest to. Dobra, i to jest teraz bardzo gorące. Co zrobić, żeby to szybko ochłodzić? Bo do pomiaru powinno się robić pomiar przy temperaturze 20 stopni, żeby nie było przekłamań. Ja to robię w taki sposób. Uprzednio zmroziłem szklankę. Taka schłodzona jest, aż widać, że jest zamarznięta. Po prostu wlewam to. Wkładam mój multimetr. No i temperatura spada. Chwilę pomieszać. Właściwie zazwykle to dwie szklanki starczają. I w ciągu 5 minut już jestem w stanie dokonać pomiaru. A w międzyczasie niech to już tu sobie przelatuje, bo to szkoda czasu. Dobra, to już tu sobie leci. Tu uzyskałem 50 stopni. Druga zmrożona szklanka. No, chwilę trzeba poczekać. No, i powinno być zaraz gotowe do pomiaru. Tak naprawdę jest jeszcze taki trik, który można zastosować, znając na przykład temperaturę, nie wiem, można przy 80, ale trzeba wiedzieć, na ile jest wtedy przekłamanie. Są takie tabelki, można to gdzieś znaleźć. No, ja wolę schłodzić i mierzyć tak, jak Pan Bóg przykazał. W 20 stopniach, bez żadnego kombinowania z przeliczaniem. 35, ale jeszcze czuję, że dno jest zimne. Jeszcze się będzie schładzać.
Dobra. Jak się schłodzi, to zobaczymy. No, tu sobie ładnie leci. Ile już mamy? 18 litrów. Dobra. Okej, 23. 22. Dobra, może już być. Wlewam to tutaj. Wrzucam ten cukromierz. Sześć. Albo nawet 7. 7. No 7 stopni plato, także no nie, na pewno nie przesadziłem z wysładzaniem. Jest dobrze. Dobra, teraz już zrobię pomiar całościowy. Ile już mam? Tu mam 22 litry przygotowanego zacieru. I teraz wleję sobie tutaj. Rzeczywiście wymieszałem wcześniej. Teraz będziemy wiedzieli, jaki ekstrakt uzyskaliśmy całości. Mam tu zebrane. Długo to mi się nie chodziły te szklanki, ale może wystarczy. Dobra, wracam za chwilę, jak już schłodzę do 20 stopni. Dobra, schłodziłem. Teraz dokonam pomiaru całości. 15. Żartowałem, nie, zmierzę to za pomocą cukromierza. Ale może się nie myliłem. Uwaga. No way. 10, 14. No dużo rzeczywiście się nie pomyliłem. Nie wiem, czy to będzie widać. To nie są te stopnie z tej strony. No bynajmniej jest. Jest 14. No to całkiem nieźle. Mógłby być większy ekstrakt. Sachti jest dużo. Ma dużo wyższy ekstrakt, ale to była taka w zasadzie wariacja. Wariacja Sachti, to nie miało być dokładnie to. Tylko eksperyment. Dobra. W międzyczasie wyjąłem do środka filtr. Wyczyściłem wszystko. Wrzuciłem te muto. No i teraz otwieram tutaj. I wlewam to z powrotem do garnka. Tu będę dokonywał chmielenia i w sumie jałowco w wieniach. Nie cieknie? Nie cieknie. Dobrze. Wszystko już przelane. Już tutaj mam uruchomioną grzałkę 94 stopnie na multimetrze. Pora na mech jedlencki, ale nie zadam go do środka, tylko odmierzę 5 gram. No, tyle się tego używa. No i co? Teraz godzinkę powinno sobie leżeć w ciepłej wodzie. To wlewam ciepłej wody z kranu. No, nalałem ciepłej wody. I tak sobie poleży to przez godzinkę. Na ostatnie 15 minut
Jak już mi się tutaj to zacznie gotować i wrzucę chmiel, to na ostatnie 15 minut ten mech irlandzki wrzucę. On tak napęcznieje sobie w tej ciepłej wodzie. No już za niedługo. Dobra. Robiłem tu takie małe manewry, to przygotuję, tu nieźle paruję. Dlatego otworzyłem okno, tam uruchomiony wiatrak i mi wywiewa tą parę na zewnątrz. No tutaj nieźle by zaparowało tą kuchenkę. Byłaby niezła duchota. Jeszcze nie jest tak zimno. Także może sobie być otwarty na jakiś czas. No i tu mam chmiel. Chmiel marynka, 30 gram. Już tutaj się nieźle gotuje w środku, więc... Wow. Może nawet to na chwilę wyłączę. Dodaję chmiel. 21:45. Na godzinkę. I to wrzucamy. Dobra, teraz będę przygotowywał jałowiec. Muszę go pokruszyć. Mam jałowiec na desce. Nie wiem, myślałem coś takiego, że między dwie deski to włożę. I rozbiję młotki. No, kruszą się powoli. No to nic. Skruszę ten jałowiec. Idę później. Ulepszyłem ten sposób. Jak są takie specjalne, to nazywam skarpetą do chmielenia. Mam nałożoną na deskę, w środku jest jałowiec. Tak się kruszy elegancko. Nie gotuję. Okej, okay, może trochę. Ale nie dobrze. Taki rozkruszony lepiej odda. Wygląda dobrze. A, w ogóle a propos jałowca, to jest nawet taki polski, no niby, właściwie to nie jest piwo, nazywa się piwo kozicowe, ale bardziej to przypomina miód pitny. I jest właśnie z dużą ilością jałowca. Się tam, nie znam szczegółów, ale mniej więcej to się robi tak, że się bierze wodę, miód, chyba, nie wiem, czy cukier, czy tylko miód. Chmiel, jałowiec, to się chmieli i ja nie wiem, jałowcuje, dodaje się tego jałowca, no i po aromatyzowaniu się dodaje drożdże, tam chyba nawet są drożdże piekarnicze, no i powstaje coś, co nie nazwałbym piwem, ale no ale jest taki polski wynalazek, jak piwo kozicowe. To jest niezbyt dobre. Mam nadzieję, że mój eksperyment wyjdzie lepiej. No dobra.